Rolnicze wieści z Interwaksem. Rolnicze wieści z Interwaksem. Dzień dobry Państwu. 72. spotkania. Czas zacząć odcinek poświąteczny. W pełni nawet wiosenny. Ciepło, zimno, słońce, deszcz. Tak, zmienna jak pogoda bywa i sytuacja w rolnictwie, w gospodarstwach, na polach, a więc jesteśmy, by na bieżąco Państwa o tym informować. Flesz na początek. W klubie hodowców bydła Witold Stańco, a porozmawiamy dzisiaj o moczniku w żywieniu bydła. Magazyn Prosto z Pola z Krzysztofem Skibińskim dzisiaj zdalnie. Porozmawiamy o odbywających się podsiewach z firmą Interwax, Nasiona Wronkowski i Unia Group. Gość Rolniczych Wieści to cykl spotkań z ekspertami różnych dziedzin, z doradcami, przedstawicielami instytucji rolniczych. I tak, naszym gościem będzie dzisiaj Mirosław Spochacz, kierownik Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zaprosimy też Was do tradycyjnego konkursu. Opowiem dowcip. Jaki? Jakiś. Wolałabym śmieszny. Dla Ciebie wszystko. Rolnicze Wieści z Interwaksem. Sylwia Wysocka. Radosław Nowak. Zapraszamy. But I'd only be sorry, 'cause drinking doubles alone don't make it a party. Another sleepless night and it's the same old story. When you're the only one at two in the morning, Flesz Rolniczych Wieści. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada, że będą dopłaty do zbóż. Dopłaty mają wynieść 200 zł do każdej tony sprzedanego przez rolnika zboża od 1 stycznia do 10 marca tego roku, a 300 zł do każdej sprzedanej tony zboża od 11 marca do 31 maja. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygospodarowało dodatkowe środki w wysokości 320 milionów złotych na budowę silosów w ramach inwestycji z KPO. Rozpoczął się nabór wniosków w ramach pomocy de minimis w rolnictwie o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Stawka płatności wynosi 50 zł od jednego pnia. Nabór wniosków trwa do 31 maja, a wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiany na stanowisku kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żninie. Nową kierowniczką Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żninie została Tatiana Urban. Zastąpiła ona dotychczasowego kierownika Sebastiana Kowalika. Był to flesz Rolniczych Wieści.
control my feet. I just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. Blame it on the boogie. Audycja zawiera lokowanie produktu. Mieszanki traw, turbopiaski, turbołąka, turbotorf. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Kilo.
Klub Hodowców Bydła. Klub Hodowców Bydła, ze mną Witek Stańco. Witku, a dzisiaj o moczniku w żywieniu bydła. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak, dzisiaj na temat moczniku w żywieniu bydła. O tym moczniku chciałem powiedzieć kilka słów, dlatego że mamy w ofercie mocznik paszowy. Przybliżę go troszeczkę, powiem dlaczego paszowy stosujemy, a nie nawozowy, bo to też często taki błąd jest popełniany, a niestety lepiej tego nie róbmy. Ale od początku. W ostatnim czasie wielu hodowców decyduje się na stosowanie mocznika w żywieniu bydła, czy to opasowego, czy to krów mlecznych. Pozwala zredukować koszty, gdyż z powodzeniem może spełnić rolę taniego źródła azotu niebiałkowego dla przeżuwaczy, bo często to jest mylone jako, że to jest źródło białka, a tutaj właśnie najbardziej chodzi o azot niebiałkowy. Należy pamiętać, że w żwaczu żywimy tak naprawdę mikroorganizmy. One obumierają w żwaczu, przedostają się do jelita, gdzie są trawione i tam się stają właśnie źródłem białka wtedy dla krowy. Parę słów na temat rozkładu mocznika. Białka ulegające trawieniu żwaczu są rozkładane przez mikroorganizmy najpierw do aminokwasów, następnie do amoniaku. Powstały w ten sposób amoniak jest wykorzystywany przez bakterie żwaczowe, przede wszystkim jako materiał budulcowy ich organizmów. Mocznik natomiast jest bardzo szybko rozkładany w żwaczu, przez co staje się źródłem amoniaku dla bakterii żwaczowych. Z powodzeniem może stać się uzupełnieniem, można powiedzieć w cudzysłowie, takiego białka dla bydła. Wprowadzanie dodawki żywieniowej mocznika w ilości np. 100 gram pozwala obniżyć udział np. takiej śruty sojowej o 500 gram, co przekłada się na znaczące obniżenie kosztów. Podawanie mocznika, bo wiele osób też o tym wie, niesie za sobą pewne ryzyko. Ulega rozkładowi do amoniaku, którego zbyt wysoki poziom jest dla organizmu krowy toksyczny. Bezpieczną granicą stosowania mocznika jest podawanie go w ilości, która nie przekracza 100-120 gram na dorosłą krowę dziennie lub druga szkoła mówi o 20 gramach na 100 kg masy ciała. Nie wolno także podawać go zwierzętom tak książkowo, które mają mniej niż 6 miesięcy. Młodsze bydło nie ma jeszcze w pełni wykształconego przewodu pokarmowego i odpowiednio ukształtowanej mikroflory żwacza, bo to głównie o to chodzi. No i niedopuszczalne jest stosowanie tego komponentu tak na oko, czyli tak sypniemy jak nam pasuje, bo to też bardzo łatwo w ten sposób go przedawkować. Decydując się na dodawanie mocznika do paszy, zawsze należy określić jego górną granicę dawkowania na podstawie przede wszystkim używanej w gospodarstwie pasz. Stosowanie go nie jest wskazane, kiedy skarmiamy głównie pasze bogate w białko. Jakieś mamy kopce pootwierane, które są świeże, na przykład świeża lucerka jakaś. A znowu te komponenty, jeżeli są ubogie w energię, bo potrzebujemy tutaj pasz bogatych właśnie w łatwo dostępną energię. Takich na przykład jak kiszonka z kukurydzy, czy to by była wysłodki jakieś buraczane, śruty zbożowe, siódy kukurydziane, melasa. Jeżeli ktoś by tutaj był jeszcze zainteresowany tym tematem, to takie szybkie źródła to też na przykład firma Sano posiada taki produkt Multisan Nektar, który też jest świetną alternatywą, jeżeli ktoś by nie chciał stosować ogólnie melasy, tylko produkt w proszku, na przykład z firmy Schaumann. Mamy taki produkt, który się nazywa Sweet Liquid, oparty na izomaltulozie i melasie jabłkowej, który też jest szybkim źródłem energii, bo to jest potrzebne, żeby wątroba prawidłowo potrafiła i mogła zneutralizować mocznik. Dawki należy także upewnić się, że nie podajemy go jednocześnie z innymi paszami, które już zawierają mocznik, czyli na przykład czy to w gotowych paszach, czy koncentratach, bo w ten sposób nieświadomie możemy przekroczyć tą bezpieczną dawkę. Ja to jeszcze chciałem parę słów powiedzieć o tym azocie niebiałkowym, jeśli chodzi o koncentraty, o pasze, bo czasami też spotykam się z tym, że hodowcy błędnie odczytują ilość mocznika właśnie tutaj w paszy czy w koncentracie, dlatego że na przykład pasza, która zawiera 12 gram mocznika, to ona będzie zawierała około 3,5% azotu niebiałkowego. I hodowcy myślą, że te 3,5% azotu niebiałkowego to oznacza, że to jest 3,5% mocznika w kilogramie, czyli będzie 35 gram mocznika w kilogramie paszy. No to tak by nie mogło być, no bo jeżeli byśmy krowie podali 10 kg paszy, to ona by zjadła 350 gram mocznika. Dlatego tak nie jest, bo liczymy to w ten sposób, że te 12 gram mocznika mnożymy razy współczynnik. Ten współczynnik to jest 0,288, czyli tak po polsku mówiąc po naszemu 0,288, przez to mnożymy i wychodzi nam 3,45%. Czyli to oznacza, że mamy w kilogramie 3,5% azotu niebiałkowego, a nie mocznika. Mocznika jest 12 gram, czyli jeżeli podamy 10 kg paszy, to krowa zje 120 gram mocznika, czyli taką tą górną granicę. Najbezpieczniejszą formą stosowania mocznika jest podawanie go w mieszance pasz treściwych. Na rynku są także gotowe pasze i koncentraty, które zawierają w składzie mocznik w ilościach bezpiecznych dla zwierząt. Tak też można jak najbardziej. Stosowanie tego komponentu obniża koszty i przy ścisłym oczywiście przestrzeganiu zasad podawania. I chciałem tylko powiedzieć na sam koniec jeszcze, dlaczego nie stosujemy mocznika nawozowego? Bo to jest bardzo istotne, bo niektórzy
niektórzy mówią, że przecież no można tam nawozowy, no bo to też mocznik. Tak, tylko że w moczniku nawozowym mamy żywicę formaldehydowo-mocznikową. Ta żywica ma za zadanie, to jest substancja antyzbrylająca. No bo wiadomo, że mocznik jest dość higroskopijny, czyli on potrzebuje coś, jakiś dodatek, który spowoduje, że nie będzie on się zbrylał, a niestety żywica formaldehydowo-mocznikowa jest silnie toksyczna i szkodliwa dla zwierząt. Dlatego tutaj jest odpowiedź, dlaczego nie stosujemy mocznika nawozowego. To nie chodzi o to, że to jest mocznik oczyszczony czy nieoczyszczony, bo niektórzy próbują sobie to w ten sposób tutaj, jak to się mówi, tłumaczyć, a to właśnie bardziej chodzi właśnie o tą żywicę i właśnie chodzi o ten sklejacz, który jest stosowany w nawozach. Czyli przede wszystkim mocznik paszowy, nie nawozowy. Tak. I w ofercie Interfaxu mamy właśnie owy mocznik, prawda? Mamy owy mocznik, który możemy sobie zastosować sami, możemy sobie sami dodawać go do dawki, bo będzie to zawsze najtańsze, ale też mogę powiedzieć, że jak najbardziej, tak już tutaj mówiłem, mamy też gotowe produkty, zarówno jak i pasze, jak i koncentraty z mocznikiem i bez mocznika, także serdecznie zapraszamy. Tak czy inaczej, drodzy hodowcy, doradzi Wam oczywiście Witek. Tak, jak będę miał możliwość, to zawsze. To był Klub Hodowców Bydła, a z nami Witold Stańco. Bardzo dziękuję. Magazyn Prosto z Pola. Magazyn Prosto z Pola, ze mną tradycyjnie Krzysztof Skibiński, wyjątkowo zdalnie. Witam Cię, Krzysztofie. Witam serdecznie. Od tego tygodnia Interwax wraz z firmami Wronkowski Nasiona i Unia Group prowadzą podsiewy. Krzysztofie, jak to wyglądało, jakie zainteresowanie, no i spostrzeżenia? Cieszymy się bardzo, że zainteresowaliśmy wielu rolników tymi podsiewami. Na kilku lokalizacjach mamy to zrobione już. Są to 3 lokalizacje. Przed nami jeszcze poniedziałek i wtorek, gdzie będziemy działać na terenie Wielkopolski. Zainteresowani przede wszystkim samą maszyną, konstrukcją i przede wszystkim technologią. Jak to się odbywa? Akurat siewnik, którym podsiewamy firmy Unia Group, jest siewnikiem, który nacina ładnie darń, trawy, łąki bądź polowego użytku zielonego i wprowadza pneumatycznie nasiona na głębokość około centymetra. Przygotowaliśmy tą maszynę do każdego stanowiska odpowiednio, żeby ten docisk był odpowiedni, żeby odpowiednio do rozprowadzić nasiona. Oczywiście wysiew na każdym polu jest indywidualnie ustalany, jak i również indywidualnie ustawiana odmiana, którą siejemy. Wiadomo, każde stanowisko ma prawo wymagać innych odmian do podsiewu. Zainteresowanie wśród klientów, tak jak wspomniałem, bardzo dużo pytań, bardzo wiele pytań, nawet telefonicznie, w związku z tym, że umieściliśmy tą informację też na naszej stronie internetowej. Także no, codziennie dzwonią osoby, pytają o to, gdzie można to zobaczyć, jak można do nas przyjechać i oglądać to. Czy te podsiewy, które były czynione tutaj na pałukach, są do obejrzenia jeszcze? Będziemy wracać na pewno na te pola, będziemy pokazywać to na naszych fotorelacjach, jak to wygląda i obserwować przede wszystkim, ponieważ mamy kilka odmian wysianych traw. Oczywiście to nie są jakieś nowości w rynek wprowadzane. Są to odmiany, które już od 3 lat mamy w ofercie sprzedażowej, ale wiadomo, nie wszyscy jeszcze przekonali się do tego, dlatego też chcemy pokazać, że radzą sobie w polu i naprawdę są godne polecenia. Gdzie jeszcze te podsiewy będą robione? W poniedziałek ruszamy do miejscowości Byszki, to jest powiat pilski, a we wtorek robimy podsiewy blisko miejscowości Huta, naszego punktu handlowego koło Czernkowa. Czy tam będą te same odmiany co na pałukach? Można powiedzieć, że tak. Będą to odmiany turbopiaski, turbołąka oraz turbotorf. A dodatkowo, jeśli chodzi o lokalizację, proszę o kontakt telefoniczny. Mój numer jest na stronie, na naszym Facebooku, także możecie Państwo do mnie dzwonić, pytać. Ja przesyłam pineski dokładnie z lokalizacją danego pola, na którym wykonujemy podsiewy. Podsiewy Interwax prowadzi we współpracy z Unią Group i firmą Wronkowski Nasiona. Czy doradcy z tamtych firm są też na miejscu i można na bieżąco konsultować pewne rzeczy? Tak, oczywiście. Nie zostawiamy tutaj klientów samych, tak jak i również z firmy Wronkowski, jak i Unia. Są przedstawiciele, którzy chętnie opowiadają na wszelakie pytania, które padają podczas tych zabiegów. Tak samo ja jestem na miejscu, jeśli chodzi o ceny. Wszystko na miejscu możemy zaraz dogadać. Są klienci, którzy już zamówili mieszanki traw, bo będą u siebie, wiadomo, te podsiewy robić. Aura nam sprzyja, wilgoć jest
nawet bym powiedział, że szukaliśmy też takiego terminu, żeby się wstrzelić, żeby udało się wjechać, bo w tym momencie jest problem taki, że tak jak w zeszłym roku nikt podsiewów nie robił, albo ma niewielu klientów ze względu na suszę, tak w tym roku warunki są idealne, jest ciepło, wilgotno, także no idealnie, żeby zrobić podsiew, żeby zregenerować nasze użytki zielone. A zatem poniedziałek i wtorek, a w jakich godzinach podsiewy się odbywają? Na stronie internetowej mamy wpisaną godzinę 11, ale ze względu na to, że będzie tam trochę więcej hektarów do podsiania na tych dwóch lokalizacjach, na pewno wystartujemy o godzinie 10, a może chwilę wcześniej, ale tak jak klienci przyjadą nawet na godzinę 11, na pewno będą się czuli tak, jakby się to cały czas działo, bo będziemy do późniejszych godzin zapewne na polach. Co jeszcze można by było zobaczyć, co chciałem wspomnieć, system nawigacji GPS, który jest zamontowany w ciągniku. Jest to ciągnik Zetor Crystal z systemem nawigacji prowadzenia podsiewu FJ Dynamics. Ten system pozwala nam przy okrążeniu granic pola na wyznaczenie już prostej linii, gdzie możemy podsiewać bez użycia chociażby znacznika. Ułatwia to na pewno pracę operatora, no i pozwala na bardziej skupieniu się na pozostałych elementach, a nie trzymaniu prostej linii w polu. Czyli podsumowując powoli, mamy możliwość zobaczenia nie tylko materiału siewnego, traw, ale także sprzętu i nowinek technologicznych, które wchodzą do rolnictwa. Dokładnie. W tym momencie nawet mogę wspomnieć, na jednym z pokazów była firma Tama, która też jest producentem siatek rolniczych i opakowań do pakowania chociażby siano-kiszonki. Mamy naprawdę szeroką gamę, pokazujemy kilka rzeczy naraz, staramy się odpowiadać na wszelkie pytania, nawet rozmawialiśmy o technologii nawożenia, o technologii oprysków użytków zielonych, także no poruszamy wiele tematów, nie tylko sam podsiew oczywiście, który jest kluczowym elementem tych spotkań, ale wiadomo, w rolnictwie tematy są niewyczerpalne, także mamy o czym rozmawiać. Jeszcze raz chciałbym wszystkich Państwa zaprosić, tych, którzy jeszcze mają możliwość dojechać na pole, zobaczyć, a jeśli nie uda się, bo wiadomo, ten czas jest bardzo teraz przeciążony, można powiedzieć, tymi zajęciami w polu, także w razie co będzie można wrócić na naszego Facebooka, ewentualnie na nasz kanał YouTube i zobaczyć, jak to wyglądało, ponieważ też nagrywaliśmy kilka podsiewów, żeby też pokazać Wam to w przyszłości. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A zatem zachęcamy Państwa do udziału w tychże podsiewach. Nie jest to tylko sam podsiew, sama regeneracja terenów zielonych, ale również kompleksowe doradztwo aż do zbiorów i pakowania. Moim i Państwa gościem dzisiaj, bo zdalnie, był Krzysztof Skibiński. Jeszcze raz Krzysztofie dziękuję i życzę przyjemnych rozmów z klientami Interwaxu na poletkach. Dziękuję Radku, do usłyszenia. Audycja zawierała lokowanie produktu. Ulokowano produkty firmy Nasiona Wronkowski, mieszanki traw, turbopiaski, turbołąka, turbotorf. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaxem. Rolnicze Wieści z Interwaxem. 72. spotkanie. Z rolniczych tematów to już dzisiaj tyle. Czas na rozluźnienie tematyki. Rolnik pyta rolnika. Co twoja żona sieje tam na polu? Sieje zamęt. Nie uciekamy od branży, nawet w dowcipie. Nigdy też nie odeszliśmy. Słuchacze też przesyłają swoje dowcipy. I ten temat naprawdę mocno się trzyma. Pora na konkurs. W ubiegłym tygodniu prosiliśmy o zdjęcie z waszych świątecznych fotorelacji. Zwyciężyła pani Małgorzata z Dąbrówki koło Mogilna. Gratulujemy. Aby wygrać w tym tygodniu 100 euro waksów, co jest równowartością 100 zł, które można realizować w każdym z punktów sieci sklepów Interwax, a więc w Żninie, Barcinie, Flantrowie, w Hucie, w Wałczu lub Sępólnie Krajeńskim, należy zrobić zdjęcie waszych budzących się wiosną ogrodów. Zdjęcie wstawiamy pod postem o dzisiejszej audycji lub wysyłamy MMS-em pod numer 663352377 663352377. Umówmy się, że czekamy do czwartku
musimy mieć czas, żeby je obejrzeć przed wyborem zwycięskiego. Zdjęcie kwitnących waszych ogrodów. Wrzucamy je pod postem lub wysyłamy MMS-em pod numer telefonu 663 352 377. Nie obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten wygrywa, a zatem poprosimy o spokojne przygotowanie takiej fotografii i do czwartku na to czekamy. Zapraszamy do zabawy, a zwycięzca ma zawsze 30 dni na realizację vouchera od dnia ogłoszenia zwycięstwa. Z naszej strony dzisiaj to już wszystko. Przypominamy Państwu, że mogą Państwo do nas pisać również na adres magazynrolniczy@waszeradiofm.pl lub pod naszymi postami na profilu facebookowym Waszego Radia. Zachęcamy do lajkowania i zostawiania komentarzy, bo w rachubie tego też mamy pewien cel. A to były rolnicze wieści z Interwaksem. Przygotowali je dla Państwa Sylwia Wysocka i Radosław Nowak. Byli też z nami oczywiście Witek i Krzysztof. Dziękujemy. Radku, a czy ty spełniłeś już swój obowiązek obywatelski i zagłosowałeś w dzisiejszych wyborach samorządowych? Jeszcze nie głosowałem. Zagłosuję zaraz po audycji. To tylko nie zapomnij. Państwa również zachęcamy, bo to nasz demokratyczny przywilej. Do usłyszenia za tydzień o godzinie 12. Życzymy udanego, spokojnego, niedzielnego popołudnia.